zacząć od takich rzeczy, jaką jest pole morfogenetyczne, ale zacząłbym od takich rzeczy bardzo prozaicznych, jakie zachodzą w przyrodzie, które widzimy, a nad którymi się nie zastanawiamy najczęściej. I na przykład jest taka rzecz, której nauka nie obejmuje, że ptaki, które pozbawione są zdolności latania, rodzą się tylko na południe od równika. Czyli strusie, tudzież pingwiny, nie rodzą się na półkuli północnej, rodzą się tylko na półkuli południowej. Najwyżej rodzą się pingwiny bodajże na Galapagos, to jest niemalże na równiku. Była kiedyś alka olbrzymia, która żyła na Islandii i była tak bardzo zbliżona, też nie posiadała, tylko jedyny ptak na półkuli północnej, alka olbrzymia, która żyła na półkuli północnej i ona była pozbawiona zdolności latania. Natomiast gro ptaków, znaczy wszystkie ptaki, które są pozbawione zdolności latania, rodzą się tylko na południe od równika. W zasadzie nie ma żadnego wytłumaczenia, dlaczego tak się dzieje, o co chodzi. Następna sprawa. Te ptaki, które posiadają dobrą zdolność latania, znaczną, przenoszą się z półkuli południowej, wylęgają się na półkuli północnej i potem wracają. Żaden z tych ptaków nie był u mnie na wykładzie i się nie dowiedział, dlaczego ma lecieć. Także takie historie są takie dziwne, powiedzmy. Na przykład dzieci najwięcej rosną w czasie wakacji. Często jest, że dzieci rozstają się na wakacje, znaczy mówię małe dzieci, tam powiedzmy czwarta, piąta, ósma klasa, czy nawet w klasach licealnych, początkowych. Na koniec roku są małe, a przychodzą do szkoły i są duże. Ja miałem taki wypadek, taki mój kolega Krzysiek był taki malutki, chyba w drugiej klasie, a w trzeciej klasie był najwyższy z całej klasy. Przez wakacje urósł 20 cm. Cała masa takich zjawisk. Jeszcze jest taka historia, na przykład z niedźwiedziem polarnym i z foką, że foka wraz z niedźwiedziem polarnym, one się razem rodzą, to tam wynika z ich trybu życia, że niedźwiedź zjada foki i się tym odżywia, ale one rodzą się w środku zimy. I to jest w zasadzie też nielogiczne, bo one się powinny rodzić na wiosnę, kiedy jest ciepło, kiedy jest bardzo fajnie i rodzą się w czasie nielogicznym. I jeszcze bardziej w nielogicznym czasie rodzi się na przykład pingwin cesarski. On to już zupełnie zidiociał, bo się rodzi na Antarktydzie, rodzi się w czerwcu, czyli w czasie największej zimy na półkuli południowej. Absolutnie nie do przyjęcia przez logikę. I teraz, jeżeli byśmy wzięli pojęcie pola morfogenetycznego, ja nawet odczytam tutaj taką naukową definicję tego pola, bo takie coś powstało, to zaczniemy się zastanawiać, co to jest to pole morfogenetyczne i co je tworzy. Ja może przeskoczyłem troszeczkę, tylko że twórcy tej teorii pola morfogenetycznego, jak i pól torsyjnych, pominęli wiele rzeczy, znaczy wiele rzeczy, podstawową rzecz. Otóż pominęli historię taką, że nasze życie tutaj na Ziemi warunkowane jest przez gwiazdy. Ja mówię może zbyt dużym przeskokiem gwiazdy, ale przez wszystkie ośrodki ciała niebieskie, jakie znajdują się w przestrzeni wokół nas. Także samo życie jako takie na Ziemi nie może istnieć bez nieboskłonu. I teraz, jeżeli byśmy wzięli te... Znaczy, ja mam tutaj to na komputerze, tylko że jak wyświetlę, Państwo nie będą widzieli. No zobaczcie. Gdzie jest moja żona? Co się tyczy... Znaczy, ja może to zostawię, bo teraz chciałbym poruszyć ten okres czasu, w jakim się znajdujemy, czyli ten okres... I troszeczkę o Słowiańszczyźnie powiem. Otóż między 21 czerwca a 29-30 czerwca, czyli w pierwszym dekanacie Raka, obchodzono święta, bo takie święta, które nazywały się Kupała.
I otóż w czasie tych świąt tam odprawiano różne rytuały, a między innymi była taka do nas dotarła taka opowiastka, że po prostu młodzi ludzie tam się chowali po krzaczkach i coś tam robili. I te wszystkie, no cała masa różnych rzeczy, przy czym jeszcze w tradycji sumeryjskiej, babilońskiej i egipskiej ten okres czasu między 21 czerwca a 30 czerwca jest okresem, kiedy panujące gwiazdy, a z kolei potem ludzie na ziemi mogą wprowadzać w tym okresie przeróżne idee i te idee przy dobrym układzie gwiazd się sprawdzają. Przed chwilą pan Jaśkiewicz mówił o wprowadzaniu tych idei. Jaśkowski. Przepraszam, pan Jaśkowski. Mówił o tych historiach i one są wprowadzane w tych latach, kiedy odpowiednie gwiazdy znajdują się w tym polu, w tym znaku. I to jest takie trzy gwiazdy, ja znaczy mogę tu przeczytać i charakterystykę, bo też przygotuję tą charakterystykę tych gwiazd dla tego czasu, jakie tu się znajdują. I to wlecze się, idzie od starożytnego Egiptu i te gwiazdy tworzyły tak zwany asteryzm, który nazywa się Nogi. Asteryzm jest to powiązanie gwiazd mniejsze jak gwiazdozbiór, a większe jak jedna gwiazda. I te Nogi są hieroglifem w zapisie hieroglificznym staroegipskim. I taka rzecz jak na przykład w Ewangeliach Jezus myje nogi uczniom, a tam i kobieta mu myje nogi. I taka rzecz, że papież myje nogi tym 12 tam zebranym ludziom, odnosi się właśnie do tego asteryzmu Nogi. I pismo hieroglificzne, bo tak wspomnę, bo później już nie będę mówił o tym piśmie hieroglificznym. Pismo hieroglificzne utworzone jest na podstawie asteryzmów, czyli małych związków gwiazd, które są symbolami i to pismo jest bezdźwięczne, to jest pismo pojęciowe. I to pismo pojęciowe mamy we wszystkich reklamach, w telewizjach włączymy, tam na meczach piłkarskich, na piwie, na czym byśmy nie chcieli. I to wszystko działa na naszą podświadomość, znaczy wali nas w dekiel. O, tak by krótko powiedzieć. Te gwiazdy chciałbym scharakteryzować, te, które są teraz, jeżeli to Państwa oczywiście interesuje. To muszę przeczytać po prostu. Weź mi troszkę przesuń. Ja nie mam okularów i to nie mój komputer i... Też te gwiazdy tylko do góry. Te trzy tam przeczytamy, ja mam tu pięć gwiazd opracowanych. Daj tu kawałeczek. Dobra, stań chwileczkę. Gwiazda Alkmena. Czekaj. Ja sobie znaczy chodzi o to, że piszę książkę na ten temat. I są różne materiały i niektóre nawet nazwy są, których nie potrafię dobrze wymówić, bo to są starogreckie, staroegipskie, koptyjskie. Cała masa tych nazw jest bardzo różnych i no po prostu muszę się ich uczyć. I jest taki zapis. Gwiazdy Alhena oraz Tejat Prior wraz Tejat Posterior zajmują pierwszy dekanat kardynalnego znaku raka. W przesłaniu astrologicznym zamierzchłej przeszłości istnieje zapis wiążący wymienione gwiazdy z tym odcinkiem z Jodiaku, czyli zwierzyńca niebieskiego posłuszeństwa. Tradycja twierdzi, że w tym polu istnieje specyficzna siła niebieska, niosąca zdolność i umiejętność do trafnego wyrażania pomysłów w bardzo rozsądny i akceptowalny sposób. W tej sile znajdują się znamiona, które powodują, że rozszerzająca się popularność pomysłu może mieć wpływ na powstanie nowych trendów w kulturze, nauce i sztuce. Tę siłę możemy nazwać mocą płynącą z niebios lub wolą niebios. Dotyczy ona całej populacji ludzkiej, jest dla niej dostępna i przeznaczona dla wszystkich. To takie króciutki na temat tych gwiazd. Te charakterystyki gwiazd też oczywiście mam. Jak pozwolisz. Te gwiazdy są opisane w ten sposób, zresztą przeczytam, że jest podany stopień i dzień. Przy tym chciałbym dodać,
że te gwiazdy mają wpływ na charakter osób urodzonych w tym dniu, a także osób obchodzących imieniny, a także osób, których księżyc znajduje się w tym miejscu, a także osób, których ascendent się znajduje w tym miejscu. Z tym, że pierwsze jest słońce, czyli dzień urodzin, potem dzień imienin, potem ascendent, a potem księżyc. I tu jest ta pierwsza z tych gwiazd, to jest Theiad Pyrrhor i ona wchodzi tak, dzień 23, 24 oraz 25 czerwca jest pod patronatem Czerwonej Gwiazdy, etap gwiazdozbioru bliźniąt, która zodiakalnie jest na 3.26 oraz w 2000 oraz 3.42 w 2020 stopniu znaku raka. Bo te historie, jak Państwo tam macie znak bliźniąt, znak raka i tak dalej, one nie mają niczego wspólnego z gwiazdozbiorami. To jest zupełnie inna historia. To są zwierzyniec niebieski, jest to umownych 12 30-stopniowych odcinków na równiku niebieskim. I one, te gwiazdy w tych polach ulegają zmianom, przesuwając się o 1 stopień w ciągu 72 lat. W tradycji chińskiej gwiazda nosi nazwę Yue, co tłumaczy się jako topór bojowy Labros, natomiast w tradycji Mezopotamii była to ósma konstelacja zodiaku o nazwie, tu już trudne do przeczytania. Polemorfogenetyczne. Tak, pole morfogenetyczne jest to wypełniające przestrzeń pole o bliżej niesprecyzowanej naturze fizycznej. Pole to nadaje określoną formę organizmom żywym, pełniąc funkcję dodatkowego czynnika genetycznego oprócz DNA, czyli ma wpływ. To moim zdaniem ma wpływ na DNA, że DNA jest pochodną pola morfogenetycznego. To już jest taka... Pole takie miałoby mieć też silny wpływ na zachowanie organizmów żywych i ich interakcje z innymi organizmami. Tu o te interakcje chodzi o to, że na przykład jak szpaki latają w takiej kupie, za przeproszeniem, czy ryby pływają w ławicy, one tworzą własne pole morfogenetyczne i one są wtedy jednym organizmem. Jeżeli chodzi o gwiazdy, to u ludzie urodzeni tego samego dnia i jak ktoś tam mieszka w Australii, jak ktoś tam mieszka w Czebnicy, tam gdzie ja, i są urodzeni w tej samej gwieździe dokładnie, to mają podobne pola morfogenetyczne. Tak samo jak Janki są, na przykład mamy Jana, imię Jan, czy tam Stefan, czy Stachu, i obchodzą jednego dnia imieniny, to oni mają podobne pole morfogenetyczne. To są takie związki ponadmaterialne między ludźmi. I to zresztą ludzie wyczuwają bardzo wiele takich rzeczy, ale no, o tym się nie mówi raczej. Z polem morfogenetycznym wiąże się też pojęcie formatywnej przyczynowości. Jest to zdolność każdego organizmu do przekazywania pamięci o często powtarzających się zdarzeniach poprzez zapisywanie ich w polu morfogenetycznym, a następnie przekazywanie tej informacji potomkom i innym organizmom żywym przez aktywny kontakt z tymi polami. Tutaj chodzi o anamnezę, czyli o pamięć genetyczną, jaką posiadają zwierzęta, ludzie tak samo. I te zwierzęta zachowują się zgodnie z tą pamięcią genetyczną, która współpracuje z kolei z położeniem Ziemi w stosunku do niebios. Taki króciutki taki przykład podam. Mrówki faraonki jak są, to mrówki faraonki 21 marca wychodzą z podziemi i zaczynają szukać jedzenia. I szukają tego jedzenia do 22 września, aż nazbierają tego jedzenia i wtedy schodzą pod ziemię. Mrówki faraonki wiedzą, kiedy jest równonoc wiosenna i kiedy jest równonoc jesienna. Czyli ziemia w swoim ruchu obiegowym wokół Słońca znajduje się na poziomie równika niebieskiego 21 marca, schodzi na dół poniżej Słońca. Natomiast 22 września wędruje powyżej Słońca. I nasze mrówki, które mają bodajże jedną parę chromosomów, czyli mają tylko dwa chromosomy, one to wiedzą całym swoim ciałem. I to wynika z pola morfogenetycznego i z ich pamięci genetycznej, czyli tej anamnezy. Cała masa panuje uprzedzeń na temat, powiedzmy, wiedzy słowiańskiej i tak dalej.
i tak dalej, i tak dalej. I na przykład takie historie są ciekawe z tą słowiańszczyzną, że jeżeli byśmy wzięli terminologię systematyczną, na przykład jakieś roślinki, jak się nazywają, to te roślinki nazywają się po łacinie i w językach słowiańskich mają swoje indywidualne nazwy. Natomiast w językach cywilizowanych, czyli angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański, oczywiście koń tam się nazywa koń, cheval, czy jakoś horse po angielsku. Natomiast jeżeli by chodziło o jakieś takie zwierzątko maluteńkie, które gdzieś żyje nie wiadomo gdzie, to występuje nazwa słowiańska w oryginalnym języku słowiańskim. Natomiast w tych językach zachodnich, bardzo sprytnych i bardzo mądrych, posługują się ludzie nazwami łacińskimi. Taka ciekawa historia jest z takim wężem, który nazywa się nazdobnik ozdobny i mieszka sobie ten nasz nazdobnik ozdobny w południowych Chinach, a po łacinie nazywa się Christopelea ornata. I ten nadobnik ozdobny w języku angielskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, nazywa się Christopelea ornata, natomiast po polsku nazywa się nadobnik ozdobny. I to jest nazwa też, powiem Ci, bo dlatego to jest ciekawe, bo to jest nazwa gwiazdozbioru i ten nadobnik ozdobny jest latającym wężem i on jest, jego gwiazdozbiór obecnie nazywa się Jaszczurki i on jest umieszczony nad gwiazdozbiorem bogini Łady i on jest tym ureuszem, którego ma faraonka egipska nad głową. Ten nadobnik ozdobny i on po polsku mówił ma swoją nazwę. Natomiast w innych językach tej nazwy, po chińsku ma też swoją nazwę, na pewno chińskiego nie znam. Podobnie, jeśli się nie mylę, tu są panowie lekarze, wiedzą, że nazewnictwo medyczne jest w łacinie, w językach słowiańskich, teraz w angielskim, natomiast w językach niemieckim, innych, jest nazewnictwo łacińskie, nie ma nazewnictwa rodzimego. Teraz Anglicy dopiero wprowadzają na cały świat nazewnictwo angielskie. Podobnie rzecz ma się z nazewnictwem gramatycznym. Część terminów gramatycznych w językach zachodnich jest rodzima, ale większość jest łacińska. Natomiast w językach słowiańskich, każdy język słowiański posiada pełnię nazewnictwa gramatycznego. Czy to jest słoweński, słowacki, czy rosyjski, ukraiński, czy nawet jakiś tam białoruski. Każdy ma swoje nazewnictwo gramatyczne, natomiast w językach zachodnich część albo całość, nawet we francuskim, są pochodzenia łacińskiego. Czyli musieli się gdzieś od kogoś uczyć. To niemożliwe. I te twierdzenia tego typu, że Polacy ciemny naród, słowiańszczyzna to jest do kitu, siedzą na drzewach i ogryzają gałęzie, to jest troszeczkę, by to sobie trzeba zweryfikować. Mówię to dlatego, bo wyświetliłem taki wzór tutaj z tyłu. Widać go trochę? Państwo stukają w komputer. To jest wzór, to jest dwuwymiarowy wzór pola morfogenetycznego. Dwuwymiarowy, nie trójwymiarowy, dwuwymiarowy. To jest taki symboliczny i ten wzór, proszę Państwa, nosi nazwę Polka. Polka, to jest wzór Polka. Można sobie sprawdzić. Nawet do tego stopnia jest używany, że niejaki Armando Maradona, kiedy dostawał złotą piłkę, tam 88 czy 76, nie pamiętam, bo to już bardzo dawno było, miał garnitur w Polkę zrobioną. Niejaki Messi, Lionel Messi, kiedy dostawał złotą piłkę, miał garnitur w Polkę. Co prawda kobiety noszą ten wzór, ale to jest zabierane i kradzione z naszego dziedzictwa kulturowego, słowiańskiego. Wszystko. A teraz przejdziemy do... Dalej. O! Znacie, nie wiem, czy tam będzie dobrze widać. Nic nie widać. Trochę. Tutaj jest przedstawione niebolecnie. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że chcę Państwu pokazać wykresy, na których to jest ściągnięte z takiej strony nasza astronomia czy coś takiego. Także ja tego nie robiłem sam. I tu są pokazane gwiazdozbiory, ich położenie w tych czterech okresach. Wiosna, lato, jesień, zima.
żeby pokazać, że tak jak nauka twierdzi, że Słońce jest jedynym źródłem życia, dla Ziemi. I nawet we wierzeniach słowiańskich, jak ktoś tam, są ci etnografowie, na przykład tam pan Brückner, pan ten drugi taki, co mnie tak denerwuje bardzo, znaczy już nieżyjący. Więc opowiadali pierdoły i dalej opowiadają pierdoły etnografowie, bo twierdzili, że Słowianie oddają cześć Słońcu. Znaczy, tak, ale Słońcu jako dużemu ośrodkowi siły, ale także jako transformatorowi czy katalizatorowi, no ktoś jakimś technikiem jak jest, sił płynących z nieba i w dzień, na przykład dzisiaj jest 27, mamy gwiazdę Theiad Posterior, jak przedtem była Theiad Prior, to oddawano cześć Słońcu i tej gwieździe, która znajduje się za nim. A to Słońce jest transformatorem i śle do nas jakąś siłę. I ta siła odbita jest w każdym jednym z nas. Tak jak Państwo będziecie, no kiedyś może, za 2 miesiące może ta książka się ukaże i sobie przeczytam, ja sprawdzam też, nie, bo znam masę ludzi. Mogę taki przykład dać, na przykład te Zofie wszystkie, które znam, są raczej nieszczęśliwe. Mówię o imieniu Zofii. A wynika to z tego, że 15, 16, 17 maja znajduje się pod bardzo złą gwiazdą, która nazywa się Algol. I jeżeli kogoś nazywamy Zofia, mówimy Zofia, Zosia, Zośka i tak dalej, pobudzamy energię tej gwiazdy i to się kumuluje na tym człowieku. Tak samo imię Sławomir, mnie zaskoczył taki pan z Warszawy też, bo to jest chyba 17 maja, objęte jest tylko ten, który obchodzi. I dochodzi do takich sytuacji, że moja znajoma z Konstancina Jeziornej, która ma na imię Zofia, mówię, zmień sobie imię, zmień dzień imienny, więc jeszcze nie było, chyba 28 września, nie powiem dokładnie, albo 8 września, jest Zofii, drugie takie imię, kiedy podjęła decyzję, że zmieni dzień obchodzenia imienin, zmieniło jej się w życiu. Decyzję podjęła. Czyli mówi 15, nie będę obchodzić, a będę obchodziła we wrześniu. I tutaj na tym wykresie jest gwiazdozbiór. O co chodzi? Chcę pokazać gwiazdozbiór Łabędzia, który jest jednym z, znaczy wszystkie gwiazdozbiory są ważne, wszystkie układy gwiezdne są ważne. Z tym, że no, musimy się czegoś trzymać, żeby zawęzić pole naszych rozważań, to zrobimy tylko, i to jest najbardziej widoczne, żeby można było to sobie uzmysłowić. W tym, o czym mówiłem, jak tam się ten pingwin cesarski rodzi na Antarktydzie i niedźwiedź polarny rodzi się w Arktyce też w środku zimy. I wtedy będziemy mogli sobie uzmysłowić, dlaczego to tak się dzieje. Bo to chodzi o położenie, no, przede wszystkim tego gwiazdozbioru. Bo ten gwiazdozbiór, jak wspomniałem, powoduje, że ptaki latają. Dlatego te gęsi, czy tam inne ptaki z Ameryki, w Ameryce Południowej i w Ameryce, i w Australii, z południowych kontynentów, lecą na półkulę północną. Ptaki, które mają zdolność latania na półkuli południowej, zdolne są do przelecenia niewielkich odległości. Muszą rodzić się powyżej równika, lęgować powyżej równika. Zasadniczo. I tutaj mamy ten gwiazdozbiór na środku, tam nie będzie widać, nie? Tu ja pokażę. Łabędzia, cygnus, to jest cygnus. I on jest na środku, powiedzmy, prawie przy zenicie. Wyjdziemy troszkę dalej. I to jest niebo letnie, tak jest latem. To jest tak teraz, nie? Bo górowanie gwiazdozbioru Łabędzia zaczyna się 29 czerwca. Ale to ja wspomnę jeszcze o tym. Dalej, teraz tu jest niebo jesienne i ten gwiazdozbiór też jest wysoko. On jest, to prawda, z drugiej strony, ale jest wysoko, w jesieni. I tutaj mamy niebo zimowe i ten gwiazdozbiór jest tutaj u samej góry, jego nie widać prawie. U samej góry jest. Będzie widać? Podejdź palcem, pokaż może. Proszę mi wierzyć, to można sprawdzić. I tak samo mamy niebo wiosenne. I ten gwiazdozbiór jest troszeczkę z drugiej strony, ale też u góry. I to są robione
wykresy z terenu Polski, jak to widać z terenu Polski. Bo jakbyśmy zrobili na biegunie północnym, to on byłby w centrum nieba nad biegunem północnym w zimie i na jesieni. I tutaj takie indeks, dalej. To, o i tutaj jest skan przedstawiający aktywność Słońca w ciągu roku w Polsce. To jest też ściągnięte z internetu, bo ja nie robię takich badań. I tutaj mamy takie miesiące jak styczeń. Najbardziej nas będą interesowały styczeń, luty, listopad, grudzień, bo to występuje najwyraźniej. Tam można by wziąć jeszcze pod uwagę miesiące lipiec i sierpień, bo są najcieplejszymi, mimo że Słońce idzie do dołu. A jak pamiętamy, to gwiazdozbiór Łabędzia wtedy był u góry, wprost nad nami. Czyli on nadrabiał, te ciepłe noce nadrabiał za Słońce. Ale mówię, zajmiemy się i tak w tym... Ten skan pokazuje w ciągu roku w Polsce, że aktywność w styczniu i w lutym, aktywność Słońca jest wyższa jak w grudniu i w listopadzie. To są odpowiednie miesiące, jeżeli byśmy sobie wzięli je przełożyli. I następnie... I tu jest wykres pokazany, skan przedstawiający miesięczny uzysk kilowatogodziny, czyli energia uzyskiwana ze Słońca przez ogniwa fotowoltaiczne. I tutaj mamy też pierwszy, drugi, to jest styczeń, luty i listopad, grudzień. I w styczniu i w lutym uzyskujemy więcej energii słonecznej w styczniu i w lutym. Natomiast w listopadzie i grudniu uzyskujemy tej energii znacznie mniej. Tam dalej. I teraz zobaczymy, jak wygląda rozkład temperatur. Więc styczeń ma minus 2,2, luty minus 2, listopad 2,9, a grudzień minus 0,7. Czyli jest nielogiczne. Nielogiczne, nie może tak być. Ale jeżeli przyłożymy z kolei wykresy górowania, znaczy obiegu gwiazdozbioru Łabędzia wokół Słońca, to to zaczyna być logiczne. A jeszcze bardziej stanie się logiczne, kiedy popatrzymy na przyrodę dookoła nas i zobaczymy, jakie jest jego działanie na wszystkie istoty żywe. Że to działanie jest zupełnie, że możemy je stwierdzić tu za tego biurka czy za tego stołu, że możemy stwierdzić jego działanie za biurka, że nie musimy tam jechać, żeby tam sobie gdzieś zaglądać. Tak dalej trochę. Ja nawet nie pamiętam, co tam jest na niektórych wykładach, bo... Aha, tu są te chyba zimno, dalej. Aha, tutaj jest pokazane zimno, jak się rozkłada zimno. Tutaj wziąłem, nic nie widać. Słabo, bo jest niebieskie, ale chodzi o to, że nie, tu jest wieczna zmarzlina chyba, tak. I to jest po rosyjsku, ale nie szkodzi, że po rosyjsku, więc wieczna zmarzlina rozkłada się w ten sposób. Chyba, że odwrócimy komputer i pokażemy. A to nic nie widać. Też nic nie da. Ale wielka zmarzlina odkłada się na dalekiej Syberii, w części tej wschodnioazjatyckiej. Chodzi o Republikę, znaczy Federację Rosyjską, bo tam jest to najlepiej badane, bo tam Kazachstan i inne, tam sięga, to wiecie, tam różne głębokości są i tak dalej. Z tym, że ta większa, wielka zmarzlina jest bardzo blisko Oceanu Spokojnego, także możemy odrzucić czynnik morski, który nasz Atlantyk działa tu z naszej strony, że tej wielkiej zmarzliny nie mamy, a tam mają Ocean Spokojny i ciepłe prądy, chyba Kuroshiwo i Ojashiwo, i one mogą to ogrzać równie dobrze. Więc wieczna zmarzlina występuje w sposób nielogiczny. Nielogiczny. Jest po prostu umiejscowiona bardziej południkowo. Natomiast jeżeli byśmy wzięli dalej i wzięlibyśmy pod uwagę strefy klimatyczne, jakie występują w Federacji Rosyjskiej, jeszcze tam jest niezwykle. O, znaczy, cofnij. To jest bardziej kolorowe, to może widać. To strefy klimatyczne na terenie Federacji Rosyjskiej występują od południkowych, czyli ta strefa umiarkowana nasza, taka jak jest u nas, to tej części rosyjskiej, tam jak jest Moskwa, występuje południkowo, południkowo, tak, nierównoleżnikowo. I dalej to się tak troszeczkę przechyla i dopiero na końcu tam blisko Oceanu Spokojnego czy Morza Ochockiego mamy ten biegun zimna, czyli to jest też nielogiczne, że to nie może tak być, za przeproszeniem, na naukowy czy na rozum chłopski, strefy klimatyczne na tak dużym kontynencie
nie mogą występować niemalże południkowo, powinny być tak ucięte równoleżnikowo. I teraz wracamy do tego gwiazdozbioru Łabędzia i choć, bo w poprzednim odcinku chodziło o dostarczenie ciepła, a teraz jest drugi odcinek i o zabranie ciepła. Bo jeszcze jest tak, że jedne gwiazdozbiory dają ciepło, a drugie gwiazdozbiory ciepło zabierają. Znaczy to nie chodzi o to, że nazwaliśmy ten gwiazdozbiór Łabędziem i ten gwiazdozbiór Łabędzia nam zabiera ciepło. Chodzi o te obiekty nieba głębokiego, które mają takie działanie. Tam ich jest cała masa. Ja mam dużą książkę na ten temat opracowaną, na temat gwiazdozbioru Łabędzia. I teraz jeżeli popatrzymy na bieguny Zimna, to bieguny Zimna, tu na tym rysunku też są, no ale bieguny Zimna znajdują się na 66,6 na kole podbiegunowym. Nie znajdują się na biegunie. Czyli to jest też nielogiczne. Najzimniej powinno być na biegunie. I to są bieguny położone w Ojmiakon albo Omniakon, chyba tak się nazywa ta miejscowość tam w Jakucji. I na wyspie Grenlandii też jest taki biegun Zimna. On jest co prawda mniejszy, ale tam jest. I tutaj mamy diametr, tu jest blisko morza, tu jest blisko morza i są bieguny Zimna. Czyli jest to nielogiczne. A dalej zobaczymy, co tam mamy jeszcze. Czyli biegun Zimna znajduje się 30, bodajże 33 stopnie, 33, dobrze, 23. To jest 3000 kilometrów, biegun Zimna znajduje się 3000 kilometrów od bieguna północnego. Nie wiem, jak jest na południowej półkuli. Znaczy jest bardzo, bardzo mało materiałów na temat półkuli południowej i najczęściej są bardzo zakłamane, także że trudno jest wyciągnąć jakieś prawidłowe wnioski. Otóż dlaczego tak się dzieje? Jeżeli byśmy wrócili do naszych poprzednich wykresów, to miejsce gwiazdozbioru Łabędzia, który się chowa za biegunem północnym, zajmuje gwiazdozbiór Cefeusza, Króla Nieba. I tam jest taki obiekt niebieski, który nazywa się Sawka, Trąba Słonia. Tak? Żona mi podpowiada, że nazywa się proboszcz, bo się nazywa proboszczium, tak. Nazywa się proboszczium i to jest Sawka. I ten obiekt niebieski, od tego jest bóg hinduski Ganesia. Ten bóg z trąbą słonia to jest dlatego stworzony, że on jest patronem tego obiektu niebieskiego IC 1396, który nazywa się trąba słonia. I on odpowiada za wysysanie ciepła i to wysysanie ciepła i on tak jest złożony, jak mamy gwiazdozbiór Łabędzia, jest nad Polską i powiedzmy nad Kalifornią, tak mniej więcej, ale bardziej nad Oceanem Spokojnym, tak jest nad tam Jakucją i Grenlandią, że są tak jakby na cztery części to dzieli. To jest wysoko i na półkuli, więc na kuli, więc te odległości są troszeczkę inaczej mierzone jak tutaj. Teraz damy dalej troszeczkę. Rozkład świąt w kościele katolickim, jak jest. No katolickim, bo to wszyscy żyjemy w tej sferze świata chrześcijańskiego, katolickiego. Co prawda, zostało to wzięte z chrześcijaństwa obrządku słowiańskiego, który to obrządek oddawał cześć niebiosom, czyli gwiazdom, gwiazdozbiorom, asteryzmom i obiektom nieba głębokiego. I potem gwiazdy, gwiazdozbiory, tudzież inne obiekty niebieskie ubrano w persony i przedstawiono nam w postaci różnego rodzaju istot świętych, przyrodzonych, archaniołów, aniołów, tudzież panów bogów, czy coś takiego. To jest, i to wielobóstwo słowiańskie, to oddawanie czci niebu i wielu gwiazdom, i polumorfogenetycznemu, czyli świadomej przestrzeni międzygwiezdnej. Pożyli właśnie na takim poziomie. Zresztą i Sumeryjczycy, i Babilończycy, Egipcjanie i tak dalej. I teraz jeżeli byśmy wzięli ten nasz gwiazdozbiór Łabędzia i wzięli sobie takiego ptaka, który nazywa się bocian biały.
Znaczy też nie mogę pokazywać o migracjach wszystkich zwierząt, bo to by był duży galimatias. Nie? Jest taki ptak, nazywa się burzyk szary, który w ciągu roku dokonuje migracji na 64 tysiące kilometrów i zawsze trafia, żeby sobie zjeść, żeby miał co zjeść. Z tym, że tu musielibyśmy ruszyć kwestię tam precesji osi ziemskiej, poruszania się punktów równonocy i tak dalej. To jest cała masa różnych rzeczy astronomicznych, ale jesteśmy to w stanie zrozumieć, dlaczego on tak się zachowuje. Ale nasz bocian biały tak sobie lata tam od Kalahari do Polski, powiedzmy. Jeżeli ktoś jest uważną osobą, to musiałby też zauważyć, że po trasie, trasa bociana białego jest tak, jak następował rozwój kultur. Jeżeli byśmy wzięli kulturę wielkiego Zimbabwe, potem kulturę Swahili, potem kulturę wyżyny wschodnioafrykańskiej, potem kulturę ancharską i etiopską, potem kulturę Kusz, Wawat, Górny Egipt, Dolny Egipt, no przyjmijmy ta Grecja to już była słowiańszczyzna i potem mamy tu na północy Polska, Ukraina, Białoruś. Tak lata bocian biały i tak góruje gwiazdozbiór Łabędzia. To już mówię, nie, proszę mi wierzyć, znaczy musiałbym tam 12 godzin zrobić wykładu, żeby Państwu wyjaśnić, z czym to się wiąże w ruchach innych, jakie wykonuje Ziemia, poza wirowym i obiegowym. A ja mogę skończyć. Mogę skończyć. Jeżeli kogoś interesuje, mogę skończyć. I teraz, jeżeli byśmy przymierzyli sobie święta, jak mamy na przykład 2 grudnia, jest święto Matki Boskiej Gronnicznej. Dobrze, dziękuję. Ja zawsze zapominam się. Ja muszę pisać to wtedy, mówić nie umiem. Mamy święto Matki Boskiej Gronnicznej i wtedy nasz bocian szykuje się tam na Kalahari do startu, żeby lecieć do Polski. I potem no tam sobie leci i przylatuje, samce przylatują. Teraz jest zakłócone raz, że przez tą wojnę tam w Syrii 9-letnią i celowo chyba tam coś z tymi bocianami się robi, ale dzień przylotu bocianów to jest 19 marca na świętego Józefa, czyli przyleciał ojciec. 25 marca przylatują samice i mamy święto zwiastowania pańskiego. Oto anioł pański zwiastował Pannie Marii, że pocznie i porodzi syna, bo za 9 miesięcy, czyli 25 grudnia, mamy Boże Narodzenie. I te bocianki sobie tam smerfują po tym po okolicy i robią gniazdko i tam pracują jak te mrówki, czy jeszcze lepiej. I 22 kwietnia pani bocianowa, 22, albo 21, albo 22, albo 23, składa jajko, pierwsze jajko. Wtedy wszystkie kobity sadzały kwoki na jaja. I ta nasza bocianica przez tydzień znosi jajka. I to jest prawidłowa słowiańska Wielkanoc, kiedy ta bocianica zniosła jajko, to przez 7 dni po Wielkanocy jest Wielki Tydzień. Nie przed Wielkanocą, jak mamy teraz, i święto ruchome. To też mogę wyjaśnić ze względu na kalendarz, no ale to już. I składa te jajka przez tydzień, potem przystępuje do wysiadywania tych jajek. Siedzi tam samcem na zmianę. Chyba tak jest, zresztą to też nieistotne. I małe bocianki zaczynają się wylęgać po 34 dniach. I pierwsze bocianki na świecie pojawiają się 26 maja, czyli na Dzień Matki. I jak składała jajka przez tydzień, to jeżeli tam jest więcej jak 2 czy 3, to te bocianki wylegają się do Dnia Dziecka, czyli do 1 czerwca. I jak te nasze bocianki już się powylegały, to a jeżeli byśmy przyłożyli teraz posuwanie się gwiazdozbioru Łabędzia po nieboskłonie. Oczywiście to wygląda trochę inaczej, bo ja z punktu geocentrycznego wszystko opowiadam. Natomiast z punktu widzenia heliocentrycznego wygląda to trochę inaczej. Ale działanie nie gra roli, czy z takiego punktu patrzymy, czy z takiego punktu patrzymy. I dochodzimy do tych dni 21 czerwca, 29 czerwca. I wtedy 21 czerwca mamy górowanie Słońca. I gwiazdozbiór Łabędzia znajduje się już bardzo wysoko i wtedy te małe bocianki już są opierzone
i zaczynają machać skrzydełkami. Tam jedne latają, jedne nie latają, ale zaczyna się ich te życie, te, zaczyna się ich to życie z lataniem. I to jest okres ten świąteczny, o którym Państwu mówiłem, to jest ten pierwszy dekanat raka. A rak w tradycji słowiańskiej, gwiazdozbiór raka, nazywał się schronieniem, mieszkaniem, odpowiada za matkę i odpowiada za dom rodzinny. Jak ktoś zajmuje się astrologą, czy tam siedzi Andrzej, astrolog, może wam powiedzieć, dom i matka to jest rak. I to się nazywa schronienie i te bocianki są jeszcze w gnieździe, ale szykują się już do wylotu. W tym momencie góruje gwiazda serce, sad, najpierw góruje gwiazda Boże Ciało. 24 czerwca góruje gwiazda Boże Ciało, a 29 czerwca góruje gwiazda Sadr, czyli serce. I mamy święto serca Jezusowego. Przez te 8 dni tak normalnie jest, oktawa Bożego Ciała jest przed Bożym Ciałem, natomiast oktawa Bożego Ciała w tradycji słowiańskiej znajduje się w czasie tego Bożego Ciała. I to jest ten okres, o którym mówiłem Państwu na początku, że wprowadzone idee różnego rodzaju w tym czasie mają największe szanse na uzyskanie powodzenia. Przy tym dzieci poczęte w tym czasie urodzą się w znaku barana i byka, no tak powiedzmy, i te dzieci są najczęściej najsilniejsze, najmocniejsze i najzdrowsze. Przede mną pan przedmówca mówił o zapłodnieniu in vitro, znaczy ja nie ingeruję w te sprawy, tam dobrze, niedobrze. Chodzi o to, jeżeli jest taka sytuacja, że ktoś musi, no musi przejść ten zabieg in vitro, to najlepszym czasem albo jest 22 kwietnia w nocy o 12, tak samo jak w okresie górowania gwiazdozbioru Łabędzia, czyli między 21 a 29 czerwca, kiedy najwięcej Bożej energii z gwiazdozbioru Łabędzia płynie do nas. I wtedy w pierwszym dekanacie raka rodzi się ten głupi pingwin cesarski, który jest na drugiej stronie półkuli, bo gwiazdozbiór Łabędzia jest najwyżej i widzi tego pingwina cesarskiego, a ten pingwin cesarski o tym wie. Tak samo, jak pokazywałem na gwiazdozbiorach, że gwiazdozbiór Łabędzia najwyżej na północ znajduje się w miesiącach zimowych, to wtedy rodzi się niedźwiedź polarny i foka polarna, tam piesiec, no inne te zwierzaki, dlatego, że gwiazdozbiór Łabędzia jest nad nimi tam i wysyła im energię Bożą i tworzy ich bardzo silne pole morfogenetyczne. Widzę, Robert się szykuje na mnie. Oczywiście warunki takie są, jakie są. To wszystko zależy od doktora. Warunki takie są, jakie są. To jest, nie znaczy, wiesz, tam opowiadać można by bardzo wiele. Chciałem się Państwu jeszcze tu pochwalić z dwoma książkami, bo ja nie dość, że zajmuję się tymi gwiazdami, jak Państwo zdążyli zauważyć, to zajmuję się piśmiennictwem słowiańskim i zajmuję się dokładnie głagolicą okrągłą. To znaczy piszę, czytam i no i troszeczkę wiem na ten temat. I spróbowałem wydać dwie takie książki. Jedna książka, tak, no za tak trochę może nietrafiony ten tytuł Łagolica jest, ale ta książeczka, tam można nabyć pogląd, na czym polegają piśmienności słowiańskie, skąd to się wzięło, z czym to się je. Tu troszeczkę jest o gwiazdach i o takich różnych, taki, no brzydko powiem, tak, taki miszmasz. Skąd na przykład... Tak, raczej tak, na pewno. Masz tam już do kupienia. Tak, tak. To jest tak, bo troszeczkę jest o mechanice nieba, jak ułożone są psalmy, z czego wynikają psalmy. Ja uważam, że psalmy to jest literacki obraz tablic astronomicznych, czyli tak jak niebo się porusza, tak mówią psalmy. A jak tak mówią psalmy, to tak wędruje nasza dusza po śmierci. Że to jest związane z inkarnacją, bo my najczęściej jak spotykamy się z ludźmi, którzy mówią o inkarnacji,
to najczęściej mówi o tym, że był wielkim królem, księciem, księciem z bajki, biskupem, a w komunie był kierownikiem mięsnego. Czy takie pierdoły są opowiadane. Natomiast nikt nie mówi kim będziemy po śmierci, jak sobie przygotować miejsce do inkarnacji. I teraz Państwo, jak wypadają granice raz, nie? I biały człowiek jest skazany na wyginięcie. Ludzie sobie z tego sprawy nie zdają, bo my znaleźliśmy się w ruchu gwiezdnym na granicy raz. I jeżeli na początku XX wieku ludność biała stanowiła tam 50 czy 80% świata, tak teraz stanowi 10 albo 8. Weźmy takie kraje Tanzania, Uganda, Kenia, czy Chiny, Indie, to one, te afrykańskie kraje miały po 2 miliony mieszkańców, a teraz mają po 100 milionów, czy tam 8, no dużo. Także my i ci ludzie przygotowują sobie, ci murzyni, głupi murzyni, my tak mówimy, i inni głupi Chińczycy, czy głupi Hindusi, przygotowują sobie miejsce do inkarnacji w swoim kraju, a my, nienawidząc swojego kraju, niszczymy to. I jeżeli, tak Państwu powiem, taką zagwozdkę powiem, nie? Bo powiemy, kiedy było lepiej, za komuny czy teraz, jakbyśmy zapytali kogoś. No? Przed wojną. Którą? Tomokota. Przed wojną Tomokota. Powiem Państwu tak, z mojego punktu widzenia lepiej było za komuny. Dlatego, że urodziło się co najmniej z 15 albo 20 milionów ludzi, czyli dusze chciały się inkarnować na naszej ziemi. A teraz nie dość, że dusze nie chcą się inkarnować, to jeszcze ludzie uciekają z kraju. Czyli stworzyliśmy na ziemi piekło. Znaczy w swoim kraju stworzyliśmy piekło i dusze nie chcą tu przychodzić. Znaczy można mówić, tak jak wspominałem, że w poprzednim wcieleniu byłem kierownikiem mięsnego w GS-ie. Nie? Tak. To są pierdoły. Nikt nie mówi o tych rzeczach, kim będziemy. I to są tak sprawy daleko posunięte, jeżeli chodzi o przyszłą inkarnację, że nie wolno zmieniać skrzypienia drzwi. Tak mówią nauki słowiańskie. Aha, jeszcze tak powiem o inkarnacjach Państwu powiem. Otóż pewną Indiankę w Peru zapytano, czy jest jej nieżal tych Indian, którzy się zdegenerowali i są tam narkomanami, pijakami w Ameryce Południowej, w Peru czy w Boliwii. A ona odpowiada nie. Więc biały człowiek, wiadomo, ma dobre serce, pojechał tam im dać, zawrócić dupę tym ludziom tylko. No ale dlaczego nie? Bo to inkarnowały się dusze tych, którzy nas gnębili. Tak to wygląda. Tak z grubsza mówiąc. Więc popełniłem taką książkę i tu drugą książeczkę popełniłem niedawno, świeża. I tu są książka Ikony Bóg Głagolicowych. Tam opisałem wszystkie litery głagolicowe. Do tego opisałem tło, w jakich występują. Czyli opisałem tak zwane brojki, czyli formę władczą litery głagolica. O co chodzi z tym wszystkim? Otóż do roku 787, bo ja mówię cały czas o chrześcijaństwie obrządku słowiańskiego, czyli o tym chrześcijaństwie, które chodzimy do kościoła, tylko że ono jest tak przerobione, że w zasadzie, tak jak mówi, zasadniczo, jak mówi Giebski, o co się rozchodzi? Nikt nic nie wie. Inkarnacja do Soboru Nicejskiego była normalnie według Orygenesa przyjmowana i nasi Arianie, łącznie z Mikołajem Rejem, to wszystko przyjmowali jeszcze w XVI-XVII wieku. I tu jest forma głagołów życia, czyli liter, które odpowiadają gwiazdozbiorom i w nich skumulowane jest dźwięk, forma graficzna i przesłanie nieba, które tworzy życie na ziemi. Takie słowo jest brojka, ono pochodzi od słowa broić, czyli od słowa władać, mieć władzę nad czymś. U nas to słowo się zdegenerowało i tak jak dzieciak biega, to mówi się, że broi. Natomiast w słowiańskim to znaczy władać nad czymś, mieć władzę nad czymś i od tego jest zbroja, czyli obronna rzecz. Zresztą tak jak słowo hańba, nie? Jak tak krzyczą nieraz hańba, to krzyczą idioci, bo hańba, hańbić, to jest
To jest najpiękniejsze słowo, czyli z samego nieba. Tak doprowadzono do degeneracji język polski, że nawet jak ja Państwu mówię, coś tu opowiadam w tym języku polskim, którym my się posługujemy, to Wasze podświadomości, łącznie z moją, są zszokowane. Co za idiota! Tak jest język przekłamany. Tak się posługujemy takim paskudnym językiem. No, ale dobrze. Aha, i taka książeczka jeszcze właśnie jedna. I będzie trzecia właśnie o tych gwiazdach, która jest pierwszym etapem, bo pierwszym etapem są gwiazdy, które tworzą pole morfogenetyczne. Drugim etapem są asteryzmy. Trzecim etapem są gwiazdozbiory. I czwartym są etapem obiekty nieba głębokiego. I dopiero jeżeli to byśmy mieli zebrane do kupy, to wtedy możemy powiedzieć o sile sprawczej niebios gwiaździstych. Jeszcze coś? Czekamy. Tak? No dobrze, dziękuję bardzo. Witam. Dziękuję Tobie za obejrzenie tego materiału. Jeżeli był dla Ciebie wartościowy i chciałbyś wesprzeć moją trudną pracę, to w opisie pod filmem znajdziesz numer konta. Dzięki śliczne za każdą wpłatę. Pozdrawiam pięknie, Artur.